Sowiech, napastnik Lecha Poznań. Na początek poproszę Cię po prostu o opinię Twoją o tym dzisiejszym meczu. Słaba pierwsza połowa, źle asekurowaliśmy kontrataki po stracie piłki, no zawodnicy Zagłębia nawet szli w przewadze, co nie powinno się zdarzać i no niestety zdobyli dwie bramki. Twoja bramka w ostatniej w zasadzie akcji pierwszej części tego spotkania przywróciła jeszcze nadzieję na to, że uda się tutaj uzyskać dobry wynik. Na początku o tę bramkę muszę zapytać, bo też dla Ciebie chyba taka psychologicznie ważna bramka, pierwsza ligowa w barwach Lecha Poznań. Jak Ty ją widziałeś? Czysto trafiłeś piłkę? Bo też się zastanawialiśmy, czy ona Ci się po prostu trochę nie przyślizgnęła, co też zmyliło bramkarza pewnie. Nie, czysto trafiłem, no tak jak Pan powiedział, pierwszy mecz w Ekstraklasie mój i pierwsza debiutancka bramka, od pierwszych minut w sensie oczywiście. I no i przywróciło to jakieś nadzieje, natomiast w drugiej połowie mieliśmy już sporo tych sytuacji i przynajmniej jedną powinniśmy wykorzystać. No właśnie, ta nieskuteczność ciągnie się za Wami w zasadzie od początku tej rundy wiosennej. To za każdym razem można tłumaczyć przypadkiem, czy jednak jest jakiś element, który wymaga pilniejszej poprawy? No bo sam przyznajesz, że tych sytuacji było całe mnóstwo w drugiej części meczu, których się nie udało wykorzystać. Zgadza się, bardzo dużo sytuacji, no nie ma innej drogi jak dalej ciężko pracować na treningach i wykorzystywać po prostu w kolejnych meczach te sytuacje. Spora kontrowersja przy golu Mikaela wydaje mi się, bo z naszej perspektywy boiskowej zabrał się klatką piersiową i zdobył prawidłowego gola, no natomiast taka decyzja niestety. Ta porażka trochę jakby komplikuje Waszą sytuację w kontekście meczu z Bodo Glimt. Mówię o takiej kwestii psychologicznej, czy tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, że nie będziecie podłamani przed tym rewanżem z Norwegami? Nie, nie będziemy podłamani. Trzeba jak najszybciej o tym zapomnieć i przygotować się do czwartkowego arcyważnego spotkania.